Zgodnie z ustawą oraz regulaminem czystości w gminie, mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek wywozić nieczystości płynne raz na kwartał. Czy wszyscy stosują się do wskazanej częstotliwości? Będą sprawdzali strażnicy miejscy. Straż miejska posiada uprawnienia do kontroli za ostatnie pół roku, czyli dwóch faktur za wywóz nieczystości płynnych. I takie kontrole są dokonywane w miejscowościach wiejskich, na tych obszarach, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji i każdy mieszkaniec, każde gospodarstwo domowe ma obowiązek takie szambo wywieźć i na wezwanie Straży Miejskiej, funkcjonariusza Straży Miejskiej okazać dwie ostatnie faktury za ostatnie pół roku. Okazanie faktury za wywóz to obowiązek ustawowy. Gdyby ktoś nie posiadał dokumentów, będzie zmuszony wykazać się potwierdzeniem od firmy, która wywozu dokonała. Przeprowadzone będą kontrole tych działalności koncesjonowanych, regulowanych, które mają zezwolenie właśnie na wywóz nieczystości płynnych, czy się zgadza ilość wystawionych faktur z ilością oddanych do oczyszczalni ścieków. Strażnicy otrzymują sygnały od mieszkańców, którzy widzą, że nie wszyscy w ich miejscowości wywożą legalnie nieczystości. Takie informacje zgłasza się anonimowo. Jeśli funkcjonariusz naocznie potwierdzi takie zdarzenie, to na miejscu jest w stanie ukarać mandatem bez udziału osoby zgłaszającej. Środowisko jest nasze wspólne i wszyscy musimy o nie dbać. W sytuacji, kiedy każdy z nas będzie udawał, że nie widzisz, sąsiad wywozi śmieci, wywozi nieczystości płynne, czy ewentualnie wyrzuca psa do lasu i nikt nie będzie na to reagował, to będziemy żyli w jednym wielkim chaosie, nie mówiąc o brudzie. Na szczęście w gminie Krosno-Odrzańskie proceder nielegalnego wywozu odpadów płynnych jest niezbyt częstym zjawiskiem.